Jak zapowiadaliśmy, tak robimy. Teraz gościem Kuriera w Samopołudnie jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Parlament Izraela został automatycznie rozwiązany z powodu braku budżetu na 2020 rok. Myśmy mówili, że dużo było tych obaw właśnie co do tego, że stanie się to faktem. Termin na jego uchwalenie minął o północy z wtorku na środę, ale przewodniczący Knesetu poinformował, że koalicjanci, czyli partie Likud i Niebiesko-Biali, nie doszli do porozumienia. Teraz wiemy, że będą musiały odbyć się nowe wybory. Stanie się to w marcu przyszłego roku. No i to jest pierwsze takie pytanie troszeczkę ironiczne, trochę niektóre to już będą wybory, jeżeli spojrzymy na zeszły rok. No to będą czwarte i w perspektywie dwóch lat już tutaj akurat tak, no w sumie może bardziej nawet i półtorej roku czwarte wybory, to znaczy to rzeczywiście pokazuje na pewnego rodzaju sytuację dość mocno zawiłą, jeśli chodzi o izraelską scenę polityczną, to znaczy jest szereg różnych ugrupowań głównie prawicowych, które walczą o ten sam elektorat i to oczywiście powoduje pewnego rodzaju niestabilność w związku z zmieniającymi się okolicznościami. A poza tym jeszcze jest, co jest bardzo ważne, mianowicie to, że doszło do pewnego rodzaju patu. To znaczy z jednej strony opinia publiczna w Izraelu jest zmęczona już Benjaminem Netanyahu, jak i też zdaniem obserwatorów Benjamin Netanyahu też może być zmęczony już długoletnim sprawowaniem rządów. Natomiast po pierwsze nie może on odstąpić od piastowanego stanowiska, chociażby z tego względu, że grozi mu więzienie, jak i też szereg różnych projektów geopolitycznych, które przychodzą przez Bliski Wschód. Benjamin Netanyahu jest jego twarzą, albo też człowiekiem, z którym na pewno świat arabski się liczy i to też pokazuje w pewien sposób jego niezbędność, to znaczy czy Izrael bez Netanyahu jest w stanie sobie poradzić na tej mocno nowej scenie geopolitycznej, jeśli chodzi o Bliski Wschód, ponieważ Joe Biden tak właściwie obejmie władzę w styczniu i nie wiadomo jak to, znaczy wiadomo jak będzie ten Bliski Wschód funkcjonował, to znaczy Iran zostanie przywrócony do wspólnoty międzynarodowej i tym samym sposobem Benjamin Netanyahu wydaje się być osobą, na pewno potrzebną, jeśli chodzi na pewno o Arabię Saudyjską, jeśli chodzi o szereg różnych projektów, to znaczy przede wszystkim to, żeby tutaj te traktaty pokojowe były dalej podpisywane, to żeby akurat tworzyć pewnego rodzaju blok sojuszy. Do tego jest wymagane doświadczenie, jak i też mocna pozycja. Pytanie oczywiście pozostaje, czy adwersarze Benjamina Netanyahu takową pozycję mają. No, zdaniem komentatorów raczej nie. Tutaj Benny Gantz, jego taki główny rywal, jeśli chodzi o urzędy, jest człowiekiem niedoświadczonym i pytanie oczywiście jest takie otwarte, czy w ciągu tego ostatniego roku nabrał jakiegoś doświadczenia, zdaniem komentatorów niezbyt, tak? Tutaj pojawiają się różnego rodzaju sprzeczne nawet opinie. Benny Gantz powiedział, co moim zdaniem się chwali, to że akurat ze strony Libanu już idzie jakaś atmosfera, jeśli chodzi o porozumienie pokojowe. Natomiast innym razem stwierdził, że jest miejsce na palestyńską stolicę w Jerozolimie. To jest coś, co na pewno jeśli chodzi o elektorat prawicowy, nie przysparza mu sympatii. Tak więc tutaj oczywiście obserwujemy, co się będzie dziać, na pewno jeśli chodzi o kwestie regionalne, ponieważ to jest niezwykle istotne. Będziemy teraz tradycyjnie obserwować pewnego rodzaju wzrost napięcia, to znaczy już płyną izraelskie łodzie podwodne w kierunku Zatoki Perskiej. Tam zgodnie z przecinkami informacyjnymi tak właściwie mają obserwować i odstraszać Iran od wszelkich wrogich dla siebie inicjatyw. Benjamin Netanyahu na pewno będzie grał kartą
tak zwanego pana bezpieczeństwa, to znaczy na pewno będzie jakaś tam forma eskalacji, jeśli chodzi o Strefę Gazy, jeśli chodzi o Syrię, chociażby po to, żeby pokazać, że jest człowiekiem, który jest w stanie zapewnić jakieś bezpieczeństwo i spokój. No i znaczy to spokój, tak, spokój dla Izraela. Tak więc wiadomo, że wybory w Izraelu to nie do końca oznaczają, czy to generalnie będzie napięcie. Już tutaj się mówi nawet o tym, żeby zmienić ordynację wyborczą, ponieważ w chwili obecnej, czy już tak od założenia Izraela, jest bardzo duży problem, mianowicie to, że akurat ta władza jest skupiona, jest tak właściwie tak szereg różnych bardzo drobnych partii ma wpływ na politykę izraelską i to działa mocno destrukcyjnie, jeśli chodzi o na pewno poważniejsze interesy, na pewno stosunki międzynarodowe, na pewno jakieś kwestie geopolityczne i najprawdopodobniej Izrael będzie szedł w kierunku reform, to znaczy, żeby jakoś ten system władzy usprawnić, chociażby z tego względu, że tak jak już mówiłem wcześniej, są bardzo poważne interesy, które wymagają bardzo poważnych i odpowiedzialnych polityków, a tak rozchwiana scena polityczna raczej nie zapewnia jakiejś stabilności. Pamiętajmy też przede wszystkim o tym, że Izrael w chwili obecnej nawiązuje relacje z państwami, które nie są demokratyczne i z perspektywy państw niedemokratycznych jednak to jest bardzo ważne, z kim i jak i po co się podpisuje jakieś układy, jakieś porozumienia, chociażby z tego względu, że państwa, które nie są demokratyczne, tak właściwie mają pewnego rodzaju długofalowość i długoterminowość. W przeciwieństwie tak jak w Izraelu, że Benjamin Netanyahu jest, ale go może nie być. I pozostaje pytanie, czy przed wyborami zostanie podpisany ten najważniejszy traktat, to znaczy porozumienie z Arabią Saudyjską. I to jest to kluczowe pytanie i my będziemy starali się Państwu na nie odpowiadać. A teraz jeszcze na moment spójrzmy na relacje irańsko-tureckie, bo to jest też bardzo ważny temat, jeżeli jesteśmy w tym regionie bliskowschodnim. W szerokim echem odbiło się przemówienie prezydenta Turcji Recep'a Erdogana, który bodajże 2 tygodnie temu przyleciał do Azerbejdżanu, aby przyleciał tam po prostu na obchody zwycięstwa tego kraju nad Armenią w zakończonym niedawno głośnym konflikcie zbrojnym o Górski Karabach. No i jak po tej paradzie i po tym, co powiedział prezydent Turcji, układają się dziś relacje pomiędzy Turcją a Iranem? No cóż, to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, z jednej strony, jeśli chodzi o kwestie historyczne, to znaczy od 1514 roku ta granica pomiędzy Turcją a pomiędzy Iranem a Turcją, ona jest niezmienna. To jest jedna z najdłużej trwających, czy istniejących granic. Oczywiście ona jest wynikiem pewnego rodzaju kompromisu militarnego pomiędzy imperiami perskimi, jak i też otomanami. Natomiast tutaj przypomnę, że prezydent Erdogan tak właściwie zdecydował, który właściwie ubolewał nad tym, że Azerbejdżan po drugiej stronie, to znaczy prowincja irańska Azerbejdżan, tam mieszka około 30 milionów Azerów. To jest, w państwie, znaczy w Republice Azerbejdżanu mieszka około tylko 10 milionów ludzi i to jest pewnego rodzaju Iran odczytał tą recytację, nazwijmy to, jako zamach na integralność terytorialną swojego kraju. To znaczy już obserwatorzy zwrócili uwagę na tym, odnośnie tej sprawy już przy samym początku konfliktu w Karabachu. To znaczy, że Azerowie, obywatele irańscy zaczynają czuć sympatię do Azerbejdżanu, jak i też przede wszystkim do projektu tureckiego, który też ich uwzględnia, to znaczy z jednej strony co prawda Azerowie są szyitami, ale tutaj pewnego rodzaju
tożsamość kulturowa, jak i też etniczna, jak i też narodowa ich kieruje w kierunku Turcji, szczególnie jeśli chodzi o projekt współczesny prezydenta Erdogana. No i to powoduje pewnego rodzaju napięcie, to znaczy już od razu zareagował irański MSZ, wzywając tureckiego ambasadora do siebie, Mohammad Javad Zarif, tutaj powiedział bezpośrednio, że czas podbojów terytorialnych się zakończył, to znaczy, co jest niezwykle istotne, mianowicie to, że to miało uspokoić, nazwijmy to, no, dość mocno rozentuzjazmowane tureckie nastroje po ostatnim zwycięstwie właśnie nad Armenią. Chociaż z drugiej strony akurat tutaj media są bezlitosne, to znaczy zarówno przez media tureckie, jak i też przez media irańskie, jak i też azerskie, no, przeszła fala publicystyki, która nie pozostaje żadnych wątpliwości, to znaczy no, zostało naruszone pewnego rodzaju tabu, to znaczy odnośnie granic w tym regionie. Te granice są wynikiem kompromisu pomiędzy Rosją carską, czy też Sowietami, jak i też Iranem, Persją Starożytną, jak i też Turcją. To nie są granice etniczne, to nie są granice, nazwijmy to, sprawiedliwe, tak? To znaczy, to jako w mediach irańskich już przeszła fala komentarzy odnośnie tego, że granica turecko-gruzińska jest źle wytyczona, to znaczy, że Gruzini domagają się 100 kilometrów dalej tą granicę niż w chwili obecnej. Tak więc no, tematy są, których nie powinno być, jeśli chodzi o świat współczesny. Natomiast też z drugiej strony akurat Teheran dość radykalnie idzie, jeśli chodzi o obronę własnych interesów, to znaczy, że no, w pewien sposób chcę pokazać granicę, pokazać limit, który akurat turecki nacjonalizm może, do której może dojść, i akurat tą granicą jest integralność terytorialna Iranu, i Iran tak właściwie w sposób bardzo radykalny tutaj pokazuje, że no, nie ma tego tematu i nie będzie żadnych ustępstw, jeśli chodzi o przyszłość, chociaż znowu, tak jak już mówiłem wiele tygodni temu, że temat irańskiego Azerbejdżanu będzie odgrzewany i ten temat tak właściwie w przyszłości no niestety się będzie pojawiał. I my tym tematem zajmiemy się, mam nadzieję, przy naszej następnej rozmowie. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, ekspert od spraw i polityki bliskowschodniej, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, godzina 12:50 wybiła na naszym zegarze, a to oznacza, że już najwyższa pora na sport w Radiu Wnet.